Bombowe znalezisko w centrum Wejherowa. Podczas prac związanych z modernizacją ulicy Wałowej pracownicy natknęli się na pocisk artyleryjski o długości 40 cm. Policjanci w środę po godzinie 13 otrzymali zgłoszenie telefoniczne o tym, że na ulicy Wałowej został znaleziony pocisk o wielkości, tutaj o długości 40 cm. Pocisk ten został znaleziony podczas prac budowlanych. Policjanci zabezpieczali cały czas miejsce zdarzenia do momentu przyjazdu saperów. Saperzy zabrali i zdetonowali pocisk. Przeszukiwali także okolice znaleziska. W akcję włączyła się także Straż Miejska.